Niewątpliwie okładka jest pierwszym kontaktem z tym, co cię czeka dalej. Czegoś się możesz spodziewać. Coś cię zaintryguje w tej okładce. Jeżeli okładka jest powiązana z muzyką w jakiś stylistyczny sposób, bo jakiś artysta wymyślił sobie koncept na okładkę i zespół to zaakceptował, albo ktoś z zespołu, to rzeczywiście istnieje jakieś połączenie. I może tak być, że okładka cię poprowadzi do muzyki i zachwycony okładką czy zainteresowany wysłuchasz płyty i ona z tobą zostanie, albo nie, albo się okaże, że tylko okładka jest fajna. Okładka jakby trochę zdradza, co może być na płycie, nie? Najczęściej są to stare, funkowe jakieś takie rzeczy, albo dziwne wydawnictwa z lat 70., 80., czy tam jeszcze wcześniejszych. Wszystko jest takie, no, charakterystyczne bardzo. Mimo, że dużo jakby korzystam z MP3-ek i jakiejś takiej wirtualnej muzyki, bardzo lubię wydania takie, wiesz, fizyczne. Nie dość, że skarbnica wiedzy o danej płycie, to jeszcze, wiesz, jakiś taki dodatkowy przekaz może iść do ludzi, nie? Jest to jednak sztuka użytkowa, czyli wynika często właśnie z kompromisu i prawdopodobnie nie będzie to tylko kompromis tylko i wyłącznie grafika i artysty muzycznego, ale także wydawcy, prawda? Także to ma pewno duży wpływ i podejrzewam, że im bardziej będzie, powiedzmy, wydawnictwo niezależne, im bardziej niszowe i wyższych lotów, to najprawdopodobniej spotkamy się z jakby najprawdziwszą, powiedzmy sobie, sztuką. Czy okładka jest znakiem czasu? Na pewno. W każdej grafice projektowej, każdej grafice użytkowej, na przykład możemy zobaczyć plakat muzyczny, prawda? Jak on się zmienia, jeżeli chodzi właśnie o stylistykę. To samo dokładnie widać na okładkach. Można powiedzieć, że okładka będzie trochę takim pomniejszonym plakatem. Te dziedziny mają bardzo, bardzo dużo wspólnego ze sobą. Okładka na pewno nie jest dodatkiem do muzyki, to jest jakaś tam integralna całość. Na pewno jest formą jakąś wyrazu artystycznego i jest sztuką. Mimo tego, że grafika jest sztuką użytkową, to jest nadal sztuka. Moda na winyl ciągle trwa. Czasami jest tak, że ona wraca, że winyl jest coraz bardziej popularny. Myślę, że wracamy do takiej właśnie, do tej fizyczności, że potrzebujemy tego. Jak słucham płyty, do której mam okładkę w domu, to ona często wraca w głowie i też wraca, jak ta okładka wyglądała. Biorę taką okładkę do ręki i żałuję, że nie byłem wtedy na Jamajce w latach 60., kiedy oni występowali. Chciałbym tam być, chciałbym to poczuć. Dla mnie okładka ma takie znaczenie.